o 40% wzmacnia działanie przeciwbólowe, a przy tym APAP Extra można brać nawet na czczo. Pokonaj silny ból odpowiedzialnie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. APAP Extra. Ekstra siła w większym opakowaniu. Dwa dni w kajaku, na oceanie i pierwsze kroki na lądzie. Przyzwyczajony do fal organizm ma kłopot z utrzymaniem równowagi. Aleksander Doba właśnie na falach czuje się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Tak jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi woda, a my płyniemy w dal. A niekiedy kołysze rzeczywiście mocno. Filmowanie samotnej wyprawy nie jest łatwe. Gdy jest pogoda, szumi woda, to piękne, jakie dolinki, jak przyjemnie. Wyruszył 5 października z Lizbony. 8 tysięcy kilometrów pokonał bez większych przeszkód. Do Florydy brakowało 1000, ale tu, w Trójkącie Bermudzkim, zaczęły się problemy. Czuję się psychicznie zdołowany przez to morze sargasowe, na którym jesteśmy, i szczególnie ten Trójkąt Bermudzki, jak przez cały miesiąc wiały mi przeciwne wiatry. Ja stale z nimi walczę. Stale walczy, wciąż wiosłuje, ale nie posuwa się do przodu. Informacja o awarii steru dodatkowo zaalarmowała przyjaciół. Nie tylko ja martwiłem się, ale wielu przyjaciół. Co się dzieje, dlaczego on tak kręci w kółko? Zrobił takie 3 ogromne zakola, przedłużył odległość z Europy do Stanów prawdopodobnie o 2000 kilometrów. All right, captain, are you ready? Yes, we're ready. Piotr Chmieliński postanawia sprawdzić, czy kajak jest na tyle sprawny, by bezpiecznie płynąć dalej. Wyruszamy razem z nim. Jest 2 nad ranem. Przed nami co najmniej 200 kilometrów. 7-0. Od świtu, co godzinę, odbieramy sygnały o lokalizacji kajaka i wpatrujemy się w horyzont. Po 13 godzinach wreszcie jest. Olek! Olek, załapać się z przodu? No dobrze, już. Zaraz, no. Ja tu mam kilka uchwytów, gdzie mogę się złapać? Dobra. Może dziób tam, tak? Tu do dziobu czy do rufy? Podaj mi jakąś linię, może na rufę. Olek, mogę rzucić to. Albo. Dawaj. Niech on mnie zasuwa, powolnie. Stop, silnik, stop. Silnik, stop. Okay, we'll get you here. Stop. Bliżej tu. Bliżej. Jeszcze nie. No, bliżej tu. Dawaj. To jest pierwszy człowiek, z którym się witam po kilku miesiącach. Pierwszy uścisk dłoni, pierwsza rozmowa. Po 5 miesiącach samotności właśnie kontaktu z ludźmi brakuje mu najbardziej. Przecież ja do ryb, ptaków się odzywam sam do siebie, nie? Żebym nie, no jeszcze pamiętał, jak to się tam mówi, nie mowę usłyszeć chociażby polską, nie? I co im pan opowiada? No wszystko. Tyle czasu mam, to opowiadam, nie? Czeka też na nasze opowieści. Jest bardzo spragniony wiedzy o Polsce i o świecie. Tu Piotr mi przesyła różne wiadomości. Wiem, że Polacy zdobyli 4 złote medale, także staram się żyć tym, co się na świecie dzieje, nie? Awaria steru uniemożliwia pełne panowanie nad kajakiem, ale pan Aleksander radzi sobie i z tym. Ja jestem inżynierem, mechanikiem i staram się radzić, nie? A nie tam, taki samoster wymyśliłem, nie? Nakładany na ster, wiatr dmucha tu, dmucha tam, to mi tak jakoś tego, no, pomaga. Przecież ja większość doby ja nie wiosłuję, ja muszę spać. Spać, robić inne rzeczy, nie? I w tym czasie kajak ma mi płynąć tam, gdzie ja chcę, nie? A nie tam, gdzie on chce. Piotr Chmieliński, sam zapalony kajakarz, nie ukrywa zdumienia. Miał obawy o stan przyjaciela po miesiącu bezskutecznej walki z żywiołem. Przypuszczał nawet, że kajak trzeba będzie wziąć na hol.
ogromne zaskoczenie. Ja przypuszczałem, że będzie zmordowany, nieentuzjastyczny, a Oleg taki jest, jakim zawsze był. On się martwił o nas, a nie o siebie. Siedmiometrowy kajak powstał w stoczni żeglarza Andrzeja Armińskiego. Wszystkich nie, ale pojedyncze osoby mogę zaprosić do środka. No wspaniale, to oczywiście. Proszę bardzo. Kajak jest niewywrotny, dzięki specjalnym pałąkom nawet przy największych falach musi wstać do pionu. Prąd dają baterie słoneczne, wodę pitną ocelarka. To jest ocelarka i ona będzie ręcznym. Tu, taka. Więc tak, tu jest mały filtr, wkładam za burtę i pompuję. Tą dźwignią pompuję w takim tempie, powoli. Jeden ten na 2 sekundy. I na godzinę 3 litry wody mogę mieć odsolonej z tej oceanicznej. Także dziennie gdzieś 2-3 godziny pracuję przy tej ocelarce. Kajak pomieścił zapas żywności na pół roku. Specyficznej żywności, liofilizowanej, całkowicie pozbawionej wody. Wystarczy, że torebkę otwieram, zalewam wodą, a nie no, wsypuję to sobie do naczynia, zalewam wodą i mam śniadanie. Do tego mała kuchenka, butla gazowa i posiłek gotowy. Zupa, krem cebulowo-porowy, befstroganow, schab w sosie koperkowym. Reguły samotnej wyprawy nie pozwalają na przyjęcie żywności spoza kajaka. Pan Aleksander dziękuję i nie tylko odmawia przyjęcia poczęstunku od nas, ale na dodatek częstuje nas czekoladą. Proszę bardzo, proszę. Płynący z nami ratownik morski przyznaje, że nie spodziewał się, iż odnajdziemy pana Aleksandra w tak doskonałej formie. Po ponad 4 miesiącach spędzonych na morzu wygląda zaskakująco dobrze. I rzeczywiście, radość i pogodę ducha ma wymalowane na twarzy, chociaż w czasie samotnej wyprawy zdarzały się wizyty, które napawały strachem. Odwiedziny rekinów. Podpływa tutaj z tej strony, z prawej, no to taki no, łeb taki obły gdzieś taki, nie? A że wiosło miałem mocne węglowe, to by tak walnąłem w głowę między oczy, nie? I tak patrzę, 1, 2, 3, 3,5 metra rekina przepłynęło. Pływające towarzystwo nie zawsze bywa tak groźne. Wręcz przeciwnie, pomniejsze osobniki schwytane przez pana Aleksandra zostały rozfiletowane i zjedzone na surowo. A niektóre morskie stwory podpływały w zupełnie innych celach. Coś mocno stuka, nie? Tak jakby młotkiem, nie? Wychodzę, a to żółw taki gdzieś ponad metrowy. Ja nie wiem, czy żółwia może swędzić skorupa. Bo tak jakby chciał się podrapać, nie? A jak się może żółw podrapać gdzieś tam, nie? No nie może, nie? To chyba chciał się podrapać o mój kajak, nie? Ja tutaj taki wkurzony zrobiłem mu zdjęcia różne, ale jak zaczął się ocierać o ster, mówię, oś kurczę, trzeba go wziąć i wiosłem walnąć, nie? Wyprawę uważnie obserwuje prestiżowy magazyn National Geographic. To nieco szalone, dosyć niebezpieczne i niezwykłe wyzwanie, uważa dziennikarka Amy Bucci. Poznałam go osobiście i myślę, że jeśli komukolwiek miałoby się to udać, to właśnie Olkowi. Zrobił to już wcześniej na nieco krótszej trasie i ja naprawdę w niego wierzę i mam ogromną nadzieję, że uda mu się dotrzeć do celu bezpiecznie. On też wierzy i marzy, by dopłynąć i znów być wśród ludzi. Pogadać sobie o niczym, usiąść no, przy piwie, pogadać o dziewczynach, no w ogóle, nie? Bo ja niby jestem, wyglądam na stary w kalendarzu też, ale tu duch młody i myśli też młode. W domu, w Policach, na szczęśliwy finał wyprawy czeka żona. Dużo emocji, no bo to jest sygnał, nie ma sygnału. Jak sygnału nie było 2 dni temu, o kurczę, dlaczego nie ma sygnału? Ale akurat, o dziwo, do mnie sygnału nie było, ale do mnie wysłał SMS-a. Poprzednie wyprawy nie były tak stresujące jak właśnie ta. Szczególnie ten ostatni miesiąc jest dość taki stresujący. Martwi się kłopotami męża w Trójkącie Bermudzkim i czeka na pierwszy od 5 miesięcy telefon. Chyba Agatka ma urodziny teraz, nie? Kiedy? Jutro. Jutro urodziny ma. Dobrze, to życzę Agatce wszystkiego dobrego. Tęskni za wami wszystkimi, pozdrów wszystkich, uściskaj i no i to tyle. Czujcie się też dobrze, tak jak ja co najmniej. Do Wysp Bermudzkich jeszcze 200 kilometrów, 4 dni wiosłowania. Pogoda jest sprzyjająca, ocean spokojniejszy, ale im bliżej lądu, to, co z góry wygląda tak pięknie, robi się coraz bardziej niebezpieczne. Kolejne rafy przed panem Aleksandrem. Rafy koralowe. Coraz bliżej powierzchni wody. Olek, co jest? Woda jest za płytka! Nie możesz dopłynąć?
Uszkodzony ster kajaka ma trudności z ich ominięciem, zwłaszcza w całkowitych ciemnościach. Trudno tu nawet rozpoznać, że to przyjaciel czeka, by pomóc ominąć przybrzeżne rafy. Olek! To ja! To nasi! Płyń za nami! Płyń! Jedna mila! Płyń na czerwone światło! Pan Aleksander, wyczerpany dwiema dobami pracy, bez choćby godziny snu, powoli podąża za wskazówkami kapitana miejscowej łodzi, by o świcie dobić wreszcie do brzegu i wyjść na ląd. Tu czeka Straż Graniczna z nietypową odprawą na nietypowego podróżnego w nietypowym miejscu. Po naprawie steru wyrusza w dalszą drogę. 17 marca dobija do przylądku Canaveral. Dopłynął z Europy na Florydę. Nie bójcie się mieć marzeń. Marzyć to jest dobra rzecz. Marzyć sobie można o wszystkim, nie ma ograniczeń. Ale potem te niektóre marzenia trzeba przekuć w plany, a plany realizować. On realizuje swój plan. Choć już pokonał Atlantyk, nie wychodzi na ląd. Płynie dalej do New Smyrna Beach, bo tu zaplanował dopłynąć. Bo tu tak licznie na niego czekano. I dopiero tu ostatecznie opuszcza kajak. Już. Na Bermuda. Jestem, melduję się na ziemi amerykańskiej, gdzie zamierzałem dobić, dopłynąć z kontynentu Europy do kontynentu Ameryki Północnej i dokonałem tego właśnie przed chwilą. Przedziera się przez wiwatujący na jego cześć tłum i ostatecznie kończy swoją wyprawę. Ale to na pewno nie koniec jego marzeń i na pewno ma jeszcze plany i z całą pewnością jeszcze popłynie. Ach, jak przyjemnie. Kołysek się przodpał, gdy szumi woda, a my płyniemy w dal. Zwykły jogurt naturalny odbiera potrawom ładny wygląd. Wybierz jogurt Bakoma naturalny, gęsty, a każde danie będzie wyglądało wyjątkowo apetycznie. Bakoma naturalny gęsty, idealny do kuchni. Bakoma, radość z natury. Czy na Aleo znajdziesz najlepsze oferty? Nie, na Aleo najlepsze oferty znajdą ciebie. Jeszcze nie. Ogłaszasz, czego potrzebujesz. Dostawcy konkurują o twoje zamówienie. Wybierasz.